drugie listy. Pieniędzy nie ma, zbyt mało jeszcze wiem. Poznaję dużo słów, rozumiem prawie wszystko. A świat wygląda, rozbić tamte szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw. Pozostając w klimacie wspomnień, zapraszamy do obejrzenia humorystycznej scenki pod tytułem Sen dyrektora. Kto za tobą w szkole ganiał, do piórnika żaby wkładał to? No powiedz to. Na ławce wyciął serce i podpisał głupie język to. No powiedz to. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Tak ciebie tak cierpiałem, powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? On dla ciebie nosił brodę spodnie, a ty włożył modne to. No powiedz to. No tu mi ma jeszcze pisał, jako własny tobie wysłał to. No powiedz to. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Tak ciebie tak cierpiałem, powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? Milczeć! Gdy ja rozkazuję uczniom,
To oni mnie słuchają. Tak, ale tylko w rzeczywistości. We śnie nie masz nad nami władzy. Zobaczymy. Zostaniesz, panie dyrektorze naszej szkoły, poddany solennemu egzaminowi. Skończyłeś podstawówkę? Tak. Liceum? Oczywiście. Studia wyższe? Mam tytuł magistra pedagogiki specjalnej oraz drugi fakultet resocjalizacją. Oho, a jaka średnia w liceum? My i tak to wiemy. To tylko test na prawdomówność i pamięć. W klasie maturalnej miałem 3,9. Błąd. 3,4. Słaba pamięć, panie dyrektorze. Co jednak nie przeszkadza panu obładowywać biednej pamięci uczniów bzdetami. Oj, poddamy pana egzaminowi. Wynoście się z mojego snu, ja nie chcę już żadnych egzaminów. Uczniowie też ich nie chcą, aczkolwiek pan ich zmusza. Teraz to pan nie ma wyboru. Pytanie pierwsze. Co to jest ablacja? Ablacja to usuwanie ciąży. Błąd. Pytanie to jest geografii. A prawidłowa odpowiedź brzmi zmywanie przez deszcz powierzchniowej warstwy gleby, topnienie lodowców na skutek działania energii cieplnej. Mało tego, termin pokrewny, ablativus, to przypadek w języku łacińskim. Zapewne pan wie, na jakie pytanie odpowiada. Uczył się pan przecież łaciny. Przypadek? A więc odpowiada na pytania kiedy i oto. Nieścisłe. Odpowiada na pytania kim, czym, z kim, o czym. Błysnął pan erudycją. Zaraz, zaraz, to dopiero drugie pytanie. Zaraz się rozkręcę. W takim razie trzecie pytanie. Jak brzmi chemiczna nazwa karbonu? Karbon to węgiel. Pytam o karbon. Otóż jest to hydroksybenzen, czyli inaczej kwas karbolowy. A jakie oczy mają kwasy? Kwaśny? Pierwszy punkt. Teraz coś z biologii. Co to jest psygnopsis psygnoides? Proszę to opisać. Kto układał te pytania? Jest to wybór średnich pytań z matury. Średnich? Pan jest w końcu średniakiem. Słuchamy. No nie wiem. Psygnopsis cygnoides to inaczej gęś garbonosa. Przypominająca nieco... co? Kaczkę? Łabędzia. Ma duży guz na czole, krótkie nogi i obwisły brzuch, który wlecze po ziemi. Udomowiona przez Chińczyków, jej mięso jest ciemne i niesmaczne. Czas na bliską panu dziedzinę. Język polski. O Boże! Czym jest parnasizm? Wiem! To z Grecji. Konkretnie zaś z Francji. Około 1860 roku twierdził, że sztuka jest celem sama w sobie. Dał podstawę modernizmowi. Kto wtedy tworzył w Polsce? Żeromski, o Żeromski i Wyrwamajer. Czas na historię. Chyba histerię są wieści. Co wydarzyło się w latach 1625-1703 na ziemi poznańskiej? No co? Podatki zostały podwyższone. Od tej pory chłop musiał płacić za jeden łan o 130 zł więcej. Skąd wy wytrzasnęliście te bzdury? Jakie bzdury? To jest w podręczniku do historii dla liceum ogólnokształcącego. No to teraz podsumujmy. Na 9 pytań udzielił pan odpowiedzi na 2. To jaka ocena się należy? Chwila, zrobiliście mi egzamin tak z marszu. Dajcie mi kilka dni, to wtedy porozmawiamy. Niezły pomysł. Pora wrócić do szkolnej ławki. Marsz na lekcję. Tato, chujak, co się już obudzi. Thank you.
dobry, panie profesorze. Tak, kogo nie ma? Jestem. Dlaczego się spóźniłeś? Szukałem klasy. Chyba raczej chciałeś umknąć przed pytaniem. Wierzę ci, śmiałem cię pytać. Tak? Proszę do mnie. A gdzie zeszyt? Jak nieładny. Co to są za baskroły? Co to ma znaczyć? Zeszyt jest dla ucznia. Czyżby? Jedynka za brak zeszytu. Minus za brak podręcznika. O, to już twój trzeci minus. Jedynka. To ile już mam tych jedynek? Trzy. Jak to? Jedna z kartkówki. Jedna za zeszyt, jedna z minusów, ale teraz możesz się poprawić. Proszę, zadanie. Mrówka o masie 5 mg porusza się po płycie winylowej, obracającej się jednostajnie i wykonującej 3 obroty na sekundę. Mrówka przemieściła się z punktu płyty odległego 15 cm od osi obrotu do punktu odległego 10 cm. Czyli, że mrówka jest punktem materialnym. Jak to punktem? To dla ułatwienia. Per se można tak uznać. Czyli, że co, tą mrówkę mam uznać jak... Tak. Tu mrówku potraktuj jak punkt. Przepraszam, wyłączam polski na fizyce. To włącz i adrem. O Boże. Oho, ale a jak to jest? Kości zostały rzucone. Narysuj wykres działający na mrówkę sił ośrodkowych w zależności od odległości mrówki od osi obrotu. Obić jaką pracę przeciw sile ośrodkowej mrówka musi wykonać, aby pokonać opisaną trasę. Nie mogę, brzuch mnie boli z nerwów. Z jakich nerwów? Kto się tu straszy? Nie rozumiem tego zadania! Ja też nie rozumiem, ale tego, że nie potrafię rozwiązać najprostszego zadania. Ten pas łodyniowate, nie to ostateczne. Siadaj! To kiedy mogę się poprawić? Chodź, masz jeszcze całe 3 lata. Witam. Wyjmijcie karteczki. Piszcie. 3x plus 2y minus 7z jest większe od 2x plus 4z minus 6y. 1 i 3 stotysięczne plus 1 milionowa minus 0,2, otwieramy kwadratowy nawias, 3. Otwieramy okrągły nawias. 3 plus 1 minus 79,25. Zamykam, a pan nawias nie rozumie się. Dlaczego pani pisze? Nie myślę. Zapisaliście? Tak. Dobrze. To teraz zadamy. Kalafior waży 10 kg. A po obcięciu 1/7 liścia długości 19 cm waży 9,245 kg. Ile waży główka kapusty, której liść ma długość 7/5 długości liścia szczypiora, o długości mniej długości marchewki, o korzeni 31,5 cm? Macie 10 minut. Co? Uspokój się i piszcie. Co ty robisz? Ja od notyści ściągam. Koniec, kartki do góry.
Sprawdziłem wasze poprzednie prace. Jarecki? Druja. Wilczek? 5. Makowska? 2. Kiszka? 4 minus. Panie profesorze, a moja? A, mam i twoje. 2 z 2. Panie profesorze, ale co tu jest źle? Dlaczego 0 punktów? Bo użyłeś gotowego wzoru, a ten wzór trzeba było wyprowadzić. Ale nie ciesz się tak. Profesor z fizyki powiedział mi, że ty wcale nie potrafisz liczyć. Sprawdźmy. Rozwiąż ten przykład. Ratunku, ja chcę się już obudzi! Sprawdziłam wasze wypracowania. Kiszka, no jeden dziecko. Makowska, 1. Wilczek, 5. Siodło. 2 z 2. Mam jeszcze jedną pracę. Ohydna. Cały wieczór sobie zepsułam. W tej pracy nic nie ma. Są tylko głupie szczególiki, bzdurki. To tobie, oczywiście, chłopcze. Pała. Jeszcze jedna pała. Da coś takiego do czytania. I co? Chciałbyś jeszcze poprawiać? Ale... Do odpowiedzi. Dlaczego Zbyszko zrobił to, co zrobił? No co zrobił? O, siadaj! Ty złośliwcze i potworze! Jak wy śmiecie dręczyć biernych, starannych nauczycieli? A jakim prawem nauczyciele wyzywają uczniów od śmieci? Do dyrektora! Rewolucja! Niech żyją uczniowie! Zmienię oblicze tej szkoły. Wprowadzę reformę. Znowu? Czy my to wytrzymamy? Tak wiele rzeczy chciałbym się przeżyć jeszcze raz. Choć wiadomo, że czasu cofnąć nie można. Tak wiele rzeczy przemija bezpowrotnie. Pozostają jednak wspomnienia. Wspaniałe, bo nikt nie może nam ich odebrać. Sprawiają, że o najpiękniejszych chwilach wciąż pamiętamy. Których jeszcze nie znamy. Ważnych jest
kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wystąpili przed Państwem uczniowie naszej szkoły. Julia Hemperek, Marcel Babka, Kasper Mirosław, Zdolna Prokopiak, Emilia Wielgus, Michał Czerwiński, Dawid Kilas, Milena Sosnówka, Krzysztof Pietrowski, Agata Kawa, Bartłomiej Szczęsny i Jakub Rostocki.